W jubileuszowej edycji konkursu Moje Drzewo Genealogiczne wzięli udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów. Ideą konkursu jest odkrywanie własnych korzeni, a tym samym zachęta do pielęgnacji rodzinnych tradycji. 70 prac, 70 drzew rośnie na ścianach. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. I tak jak podliczaliśmy, w ciągu 10 lat to około 600-700 prac oceniliśmy w ciągu tego okresu. Bardzo dużo. To taki park, duży park, to mniej więcej tyle drzew, ile rośnie w Parku Ożarowskim. Także to jest ogromny dorobek. Państwo dokładnie wiedzą, a młodzi poznają poprzez tworzenie tych drzew, że jest to niezmiernie ważne w życiu każdej rodziny, aby wiedzieć dużo o swoich przodkach. Wiedza, kto należy do rodziny, jest niezmiernie ważna i była ważna od początku istnienia ludzkości. Przedstawiane były w drzewach genealogicznych, przedstawiani byli potomkowie męscy, natomiast z chwilą, kiedy doszło do równouprawnienia, szczególnie w zakresie dziedziczenia, również ważne było, byli przodkowie ze strony matki. I teraz w czasach współczesnych na pewno nie wyobrażamy sobie tworzenia takiego drzewa właśnie bez naszych babć, mam. Jest to postać w rodzinie bardzo ważna, a niekiedy staje się coraz bardziej jeszcze ważniejsza w czasach współczesnych, kiedy tą rodzinę trzeba wokół stołu tradycyjnego gromadzić. Ponad 500 prac, które przez te 10 lat oceniliśmy, to już robi dużą ilość. Tym bardziej, że na pewno nie wszystkie prace, które dzieci zrobiły, nauczyciele tutaj na konkurs dostarczyli, tylko wybrali, powiedzmy, te lepsze, te bardziej takie interesujące. Ale przede wszystkim też chodziło w tym konkursie o to, żeby właśnie wzbudzić to zainteresowanie nie tylko historią swojej rodziny, ale przede wszystkim też odnowienie tych więzi rodzinnych, jeżdżenie po członkach rodziny, dowiadywanie się, skąd pochodzimy, jakie są nasze korzenie. No i przede wszystkim też do tego konkursu myślę, że większość dzieci zainteresowała rodziców, którzy też chcąc nie chcąc sami się w to wdrożyli i nawet nie w jednym przypadku może jej rodzice więcej pochłonęły ich tworzenie tych drzew niż samych dzieci. Prace oceniane były ze względu na swoje walory zarówno genealogiczne, jak i plastyczne. Pierwsze miejsce wśród gimnazjalistów zajął Sebastian Stępień z gimnazjum w Złoczewie. W kategorii szkół podstawowych aż 3 prace okazały się najlepsze. Ich autorami są Zuzanna Kluska, Mikołaj Perdaszek i Patryk Jakubiszyn. Co ciekawe, wszyscy trzej uczniowie pochodzą ze szkoły podstawowej w Mierzycach. Jury brało pod uwagę w głównej mierze, to jest jakby podstawowe zadanie autorów, czyli was, autorów tych drzew genealogicznych, dotarcie do jak największej liczby swoich przodków, bliskich, krewnych, tak? I w miarę możliwości oczywiście zaopatrzenie tych prac fotografiami. To w regulaminie było jasno przedstawione, ukazane i to jest jeden z głównych wyznaczników, który jest brany pod uwagę przy ocenie tych prac. Uczniowie przyznają, że gdyby nie konkurs, być może nigdy nie zainteresowaliby się historią własnej rodziny. Tymczasem udało się zgromadzić wiele rodzinnych wspomnień i starych fotografii, a praca przypominała zabawę w detektywa. Nam też dużo mama pomagała, jeździliśmy po cmentarzach, do babci dzwoniliśmy, do takich starszych przodków. Też dużo jeździłem po cmentarzach, dzwoniliśmy do najstarszych osób z tego powodu, że oni najwięcej wiedzą oraz trochę mama musiała pomóc, bo to jest bardzo duże drzewo. Spisywaliśmy różne informacje, które pamiętaliśmy, daty, zdjęcia. I skąd twoja rodzina się wywodzi? Mierzyc i Stoporowa. Nasza rodzina się wywodzi z Mierzyc i Stoporowa. Czyli jednych dziadków masz w Mierzycach, drugich w Toporowie. Tak. A powiedz mi, bo zachowało się sporo zdjęć, czy też one były gdzieś już u ciebie w rodzinie, czy gdzieś musiałaś prosić kogoś jeszcze jeździć troszeczkę? Te zdjęcia były u nas w rodzinie. Niekiedy poszukiwania sprawiały trochę kłopotów i wymagały sporo zaangażowania. Cała praca zajęła mi 6 miesięcy około. A zacząłem od tego, że namówiła mnie
pani nauczycielka najpierw, a potem no, mama i babcia. I, no i tak się zaczęło, że zebraliśmy wszystkie informacje najbardziej potrzebne, no i ułożyliśmy z tego tytułu. Szukałem głównie w internecie, po jakichś stronach z informacjami genetycznymi, też w urzędach stanu cywilnego lub w księgach parafialnych. Wszystkie drzewa genealogiczne można oglądać na wystawie w Muzeum Ziemi Wieluńskiej do końca marca, a dłuższa relacja z konkursu za tydzień w Short Pressie.